Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Jak to przystało w niedzielę, jesteśmy dzisiaj u kolejnego kolegi, obserwować jak będą przylatywać jego gołębie. Że będą przylatywać, to tego jesteśmy pewni, a jesteśmy jeszcze tutaj, powiemy, u kolegi Dawida Grdenia, którego już kiedyś gościliśmy. Przypomnijmy tylko, kolega Dawid lotuje wspólnie tutaj z tatą, przy asyście tutaj kibiców też. Tata ma na imię Kazimierz, a koledzy się przedstawią może, proszę bardzo. Piotr i Krzysztof. Koledzy kibicują, tutaj też są hodowcami? Też. A nie macie gdzie lotów? Nie. Zaczynają tak, ale tutaj przy takim kibicowaniu na pewno coś dzisiaj przyleci. A przypomnijmy, jest tutaj oddział 066 Nowe. Z tego oddziału już też poznaliśmy kilku innych hodowców, żeby nie wspomnieć o ostatnio nagrywanym właśnie koledze Krzysztofie Pietrasie z miejscowości Osiek. A tutaj teraz jesteśmy w miejscowości też Lubichowo, ale tak jak powiedziałem, to jest oddział 066 Nowe. O dzisiejszym locie powie nam troszeczkę może bliżej właśnie kolega Dawid. Proszę bardzo. No lot jest, gołębie zostały wypuszczone godziny 9.15, z tego względu tak późno, bo warunki atmosferyczne nie pozwalały na wypuszczenie o wcześniejszej godzinie, ale przez kontakt z kolegami ze Stargardu Szczecińskiego i innych miejscowości, gdzie ta droga przelotu była dobra. Postanowiliście wypuścić gołębie. Cały zarząd i komisja lotowa o wypuszczeniu tych gołębi. Inne oddziały też, Grudziądz, Gdynia, też popuszczały szybciej i dlatego podjęliśmy taką decyzję. A powiedzmy jeszcze, to jest lot o odległości 340 km z miejscowości Milsdorf w Niemczech. Także jak się nazywa, gołębie zostały wypuszczone o godzinie 9.15. Mamy teraz już prawie pierwszą, czy już pierwsza jest nawet? Jest już po pierwszej i wkrótce się już spodziewamy. Będzie to łatwy lot na pewno dzisiaj, nie? Bo jest upał jest taki parny. Tak. Jeden z oddziałów tutaj właśnie, bo Lubichowo leży do kilkanaście kilometrów od Starogardu Gdańskiego i właśnie oddział Starogard Gdański zrezygnował dzisiaj z wypuszczenia i oni będą jutro puszczać i też tam umówieni jesteśmy u kolegi Wolerta. Będziemy obserwować, jak koledze Wolertowi też lecą, a dzisiaj, tak jak już wspomnieliśmy, jesteśmy u kolegi Dawida Grdenia, u którego już kiedyś gościliśmy, ale dzisiaj będziemy rejestrować i w to głęboko wierzymy, jesteśmy przekonani, przylot jego gołębi. A ile gołębi na lot dałeś? 26. 26 gołębi, ale to nie są wszystkie gołębie, które lotujesz. Wybrałem te gołębie, które mają masę i... Po prostu takie, które stwierdzi, które stwierdziłem, że... A ile zostało w tych lotowych? 12. 12. Także kolega też widzimy, nie ma aż takiej dużej ilości gołębi do lotu. Zresztą każdy, kto by chciał się bliżej zaznajomić z tą hodowlą, może sobie oglądać film, który wcześniej już kiedyś u kolegi nakręciliśmy. A dzisiaj pozostaje nam nic innego, jak tylko czekać na przylot gołębi. Także na razie dziękuję i będziemy tutaj właśnie to robić. Tutaj czekając na przylot gołębi, to jeszcze z kolegi, chwilkę z kolegą porozmawiamy odnośnie, jak w tym roku sezon lotowy mu idzie. Które miejsce zajmujesz w oddziale tutaj? No słabiutko w tym roku, najgorzej jak może być chyba. No bodajże czwarte chyba z 50. No to rzeczywiście jest tragiczne miejsce, tak? No, było zawsze lepiej. A hodowców ilu jeszcze, przypomnijmy, w oddziale jest? No około 100 zaczyna zawsze. I czwarte miejsce, to jest bardzo źle, tak? No jest czwarte, i chyba stało się szóste, siódme, ale no. Nie jest kolega zadowolony? No nie. Gołębie schorowały mi po czwartym locie, ja trochę też schorowałem i tak to wyszło. Trochę ja po szpitalach, trochę z gołębiami problemów było, ale na szczęście do kolegi tutaj weterynarza, lekarza Andrzeja Korolewskiego zadzwoniłem i tak mi doradził i wyszły te gołębie na taką prostą. No i dzięki temu mogę dalej lotować. Nie? Czyli masz czwarte miejsce teraz tutaj z całości, z 50? Z 50 chyba czwarte, z całości siódme, tak się... Rozumiem, to się zmienia, wiadomo, po tym locie, ale zobaczmy tutaj, lot osień zapowiada, zobaczmy, padać zaczyna wokół, tu widzimy. No ale tak było całą noc. Tydzień temu była najlepsza drużyna, nie byłem obecny na locie, ojciec tu z kolegami pilnował, ja byłem na spływie. No, jak się dopilnuje, jak się jest w domu, jak się jest w szpitalu, to normalne, nie ma wyników. No dużo na maratonie stracili, teraz ciężko odrobić to po prostu. Rozumiem. No ale nic, będziemy czekać. Dzisiaj myślę, że po dzisiejszym locie może pozycja ulegnie poprawie. No, chodzi mi na głowie, mi chodzi o gołębia, który prowadzi w oddziele, ma 13 konkursów. Jaki to jest gołąb? To jest gołębi Jansen, też od kolegi Mariana Magneckiego z Gdańska. Świętej pamięci. Takie gołębie z świętej pamięci, bardzo dobry przyjaciel. Ściągał gołębie z Niemiec ja nabyłem od niego te gołębie tam poprzez tych kolegów. A te kolegi wiosny gołębie, które tutaj miałeś u siebie, też się dobrze sprawdzają tutaj? No też są takie gołębie, które się pokazują, już można tak powiedzieć. Aha. To jest, słyszymy, jak deszcz uderza o dach. Miejmy nadzieję, że nie będzie tak cały czas, bo to dla gołębi pogoda, że tak powiem, tragiczna jest wręcz dzisiaj. No ale tak to niestety bywa. Wypuszczamy, kiedy jest pogoda dobra, ale nie wiemy, jaka będzie, kiedy będą dolatywać. Także nic, a my będziemy spokojnie czekać.
i dalej te sobie jakieś gołębiarskie pogawędki prowadzą. No oczywiście tutaj wśród kolegów jeszcze, tutaj jeszcze nie taje, że też to się odbywa w atmosferze, że tak powiem, takiego pikniku. Czekając na gołębie, proszę zobaczyć, jakie warunki tutaj mamy. O, tutaj kolega wspomniał, że właśnie ci ze Starogardu, co nie wypuścili gołębi, to może nawet mogli na tym wygrać dzisiaj, tak? No na to niestety wpływu nikt nie ma. No, deszcz, że tak powiem, no pada intensywnie, żeby wulgarniejszych słów nie użyć żadnych. No, ale zobaczmy, może zaraz przejdzie. No, warunki są naprawdę dzisiaj ciężkie tutaj. Jeszcze raz przypomnijmy, że w Lichowie to jest na Pomorzu, niedaleko Stargardu Gdańskiego. I tak już od kilkunastu minut deszcz z taką intensywnością tutaj pada. No nie są to warunki po gołębiach. Nie, coś tam przyleci na pewno. Ale też rozmawialiśmy, że Dawid, nie, ze Zblewem 10 km stąd, tam jest słoneczna pogoda. Nic nie ma deszczu. Nie. No miejmy nadzieję, że gołębie na to nie trafią. No i w dalszym ciągu jesteśmy na posesji u kolegi Dawida Gdenia z miejscowości Lubichowo. Niestety jest godzina już 16, chyba 16 coś, tak? No, no 16 ile? 30. Niestety gołębi się nie doczekaliśmy. A które były wypuszczone, jeszcze raz przypomnijmy? 9:15. Nie ma gołębi, ale dzwoniliśmy do kolegów, którzy mają gołębie puszczone z oddziałów troszeczkę bliżej. Nikt jeszcze nie dostał. Szczecinek, tam jedna sztuka jest w Szczecinku 2 godziny temu puszczone. Jest po prostu bardzo... Także w Czersku nic nie ma, nigdzie nie ma gołębi też na trasach. Ciężka sytuacja jest po prostu, gołębie nie wracają. Czarna niedziela będzie. Czarna niedziela? Tragicznie jest, tak jeszcze nie było. Tak i przypomnijmy jeszcze raz właśnie, lot jest tylko 340 km, a mamy godzinę 16:30 i nie ma żadnego gołębia. I jeszcze rozmawialiśmy z kolegami, którzy wypuszczali gołębie z oddziałów leżących na trasie, niejako lotu. Gdynia, Szczecinek, tak. Czersk, nigdzie nie ma gołębi. Gołębi, także... No my niestety musimy już kończyć naszą relację. Do kolegi Dawida zadzwonimy dzisiaj wieczorem, jeszcze dowiemy się, jak mu, czy coś doszło jeszcze, ale na dzień dzisiejszy to jest naprawdę bardzo ciężka sytuacja. Ostatni lot, ale no to przykre, że tak wyszło. Tutaj mamy taką jeszcze coś, że ciekawostkę tutaj. W okolicy Mermet, to jest taka miejscowość położona 8-10 km od miejscowości Lubichowo, przeszła trąba powietrna, nie? Tak, a po drodze też wszyscy meldowali, że są straszne opady, urwania chmury, nawałnice. Tutaj widzimy, że chyba oddział, zobaczymy jutro, to będziemy u kolegi Wolerta, oddział Starogard Gdański. Ktoś jeszcze od nas nie puścił tutaj? Elbląg nie puścił i Starogard. Jutro będą puszczać gołębie rano. Decyzja. Tak, i będziemy, jak się nazywa, zobaczymy, jak u nich będą jutro lotować. Natomiast na dzień dzisiejszy tutaj koledze życzymy oczywiście, żeby jak najlepiej przyleciały te gołębie. Całemu oddziałowi, żeby się gołębie zleciały. Tak, właśnie, bo na razie nie ma żadnego jeszcze, ale wierzymy, że coś podejdzie na pewno. Ale dzisiaj to jest tragicznie. Tragicznie. W całym okręgu. No nic. Także dziękujemy bardzo i do zobaczenia. A jutro jeszcze kolegom damy rację, jak tutaj przyleciały gołębie z tego właśnie lotu. Serdecznie witamy hodowców. Przypomnijmy tylko, że wczoraj zakończyliśmy relację w mało takich ciekawych warunkach, gdyż pogoda była straszna, a jesteśmy ponownie u kolegi Dawida Gdenia, tylko jesteśmy dzisiaj następnego dnia już, kiedy wiemy o tym locie po prostu co było. My skończyliśmy relację o przylocie gołębi u kolegi Dawida około godziny 16:30. No gołębi wtedy jeszcze nie było, przypomnijmy. To był lot zorganizowany przez oddział Nowe z miejscowości Minensdorf, tak? I gołębie się do tej godziny, pomimo tego, że były od 9:15 wypuszczone, nie powróciły. Natomiast o godzinie 17:30 się chyba pierwsze gołębie u Was już pojawiły, tak? I powiedz coś więcej, jak w jakim stanie były te gołębie, w jakich odstępach czasowych lotowały? W ciężkim stanie, były takie fale, jak nawiały gołębie, to niektórym nawiały, posiadały, ale były przerwy straszne, nie? Był to ciężki lot, no 9-godzinny lot, 9-10-godzinny. A na odcinku 340 km. 340 km, no. Jako zarząd podjęliśmy decyzję o wypuszczeniu tych gołębi, ale... No, zastanawiacie się teraz, czy słusznie. Dobrze, bo dziś gołębie się zleciały, można powiedzieć. Mi brakuje jednego gołębia, koledze Ciesielskiemu dzwoniłem tam do Skurcza, tam dwóch, trzech brakuje, także zlatują się te gołębie, nie, ale...
A wczoraj ile gołębi miałeś? Wczoraj było 16 gołębi. 16 na ile wypuszczonych? 26, czyli 10 brakowało, ale dzisiaj rano już były reszta, tak? No, czyli brakuje ci tylko na dzień dzisiejszy jednego gołębia? Jednej samiczki. Takie co... liczyłeś na nią, czy nie? Liczyłem na nią, to jest samica, która była w drużynie w GMP w tamtym roku, gdzie zdobyłem wicemistrzostwo okręgu gdańskiego. A twoje wyniki się klasyfikowały tutaj w stosunku do innych hodowców? Z tego lotu właśnie? Nie, no to było, teraz to był lot wyrównany, nie można powiedzieć, to był taki lot, no mówię, no tu trzy gołębie były czołowo, później był stop znowu i czekaliśmy znowu i także to tak było. Są takie mieszane uczucia, nie, widzę, no, nie masz takiej, że tak powiem, euforii na twarzy, nie, odnośnie nie, tego, no niestety był ciężki, ale takie też warunki były pogodowe. Cieszę się z tego, że się zleciały nam te gołębie, nie, no bo tutaj patrząc na oddział Czersk, czy tu koledzy z Gdyni, jak dzwoniłem do Kazimierza, kolegi, to nie mają jeszcze gołębi, tam pojedyncze sztuki. No tak, rozmawiałem też, ale oni mieli maraton. W Gdyni rozmawialiśmy z kolegą Włudzikiem, tam na cały oddział wypuszczonych gołębi, na ten maraton to było chyba tylko 8 czy 9 dokładnie gołębi. Ja dzwoniłem gdzieś około 10, to też no, nie było więcej ptaków, 7 czy 8 ptaków. No tutaj plusem tego tutaj w tym locie jest to, że się już te gołębie zeszły, masz tylko jednego straty powiedzmy, ale to jeszcze może przyleci ten gołąb, także liczę na nim, zobaczymy. Będziemy niedługo już znali też wyniki tutaj w oddziale nowe, jak się klasyfikują poszczególni hodowcy i będziemy wtedy wiedzieli, co kolega, jaką pozycję zajął na zakończenie sezonu. A teraz jeszcze przed nami 2 tygodnie przerwy i zaczynamy wtedy loty gołębi młodych i też się postaramy kolegę tutaj Dawida odwiedzić. Miejmy nadzieję, że wtedy też załapiemy się na lot, że przylecą te gołębie, będziemy mieli możliwość zarejestrowania ich przylotu. Także dziękujemy bardzo, dziękuję. Dobrych lotów. Dobry i do zobaczenia. Nim, jak się nazywa, odjedziemy tutaj od kolegi Dawida, to jeszcze chcieliśmy pokazać tego gołębia, który wczoraj przyleciał pierwszy do ciebie, tak? To jest gołąb, który ma wyniki bardzo dobre. To jest gołąb, na którego tak czekałem. I pierwszy przyleciał? Znaczy się pierwszy wczoraj był po takim długim czasie. To jest gołąb po numerze 53-54. Tak, pokażmy. To jest gołąb, który uzyskał 14 konkursów w tym roku. Tak. Z tego czołowe to były konkursy? Znaczy się, można powiedzieć, kilka czołowych, kilka miał takich różnych, no. Wczoraj był pierwszy, tydzień temu, gdzie miał najlepszą drużynę, był czwarty na gołębniku. Pierwszy na gołębniku, tak? No i co ważne, tutaj może pokażę jeszcze tak kolegom, że... Tak? My zawsze rozmawiamy, że no, on leciał, ale on ten gołąb ma 10 piór. Pokażmy skrzydło właśnie. Cały czas, no, wszystkie gołębie są na 10 jeszcze lotkach, to jest po ostatnim locie, także... Można je przytrzymać na piórach jeszcze, nie? Rozumiem. No dobrze, to teraz już dziękujemy i do zobaczenia i spotkamy się na lotach gołębi młodych.